Proszę Państwa, tutaj spotkałem jednego pana, który ma odwagę powiedzieć mi, czy w telewizji powinno być więcej ludzi głupich. Oczywiście mam na wizji tą telewizję państwową, TVP, potem te prywatne, niby Polsat i TVN. Co pan uważa? Powinno być tam więcej ludzi głupich, czy nie? Tak, uważam, że powinno być więcej ludzi głupich. Proszę pana, to jest bardzo ciekawe, dlatego że pan jest pierwszą osobą, która mi to mówi, bo większość ludzi mi mówiła, że... Wcale się tego nie boję i to po prostu stwierdzam to, że raczej tak. Bo powinno być więcej ludzi głupich. Ci mądrale to są naprawdę głupie. Aha, bo pan mówi tak, że ci mądrale, którzy tam występują, to są głupi. No, oczywiście. I wobec tego powinno być więcej głupich, bo wtedy byłoby więcej mądrych. Tak, no zgadza się, to jak ja powiedziałem. Bo ci mądrale są głupie, to bardzo głupie. A głupi człowiek to jest mądry człowiek. Oj, to tyle. A proszę pana, a w jakim sensie ci mądrale są głupie? Jakby pan to rozwinął, tą myśl? No przecież oni nic mądrego nie robią, no najsąpierw, nie? W jakim sensie nic mądrego nie robią? No co zrobili dobrego? Złodzieje i więcej nic. Złodzieje, aferzyści. I to dokładnie powiedziane, no. I tyle. A uważają się za mądrych? A uważają się za mądrych, a to są naprawdę głupie ludzie. A proszę pana, jeszcze jedno pytanie. Czy w telewizji czasami, czy widział pan w telewizji często pana Janusza Korwin-Mikke? Tak. Często go pan widzi? Tak. W telewizji często pan widzi? To znaczy, no często, nie często, no ale... Skoro... Kiedy go pan widział ostatnio? No ostatnio był w Kielcach, tak? Ale w telewizji, nie? Nie, no to właśnie to chyba tak jak był w Kielcach, to go widziałem, nie? A ja wiem, jak to podejść do niego. No może i... Dobrze on to mówi, dobry człowiek, nie? No raczej... Czyli jakby jego było więcej w telewizji, to byłoby dobrze? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak. Jakby on to po prostu tam rozciągał ten temat swój taki, po prostu żeby działał. Ale dlatego byłoby dobrze, że on jest głupi, czy dlatego, że jest mądry akurat? No mi się wydaje właśnie, że on jest raczej mądry. Proszę pana, tu mnie pan... Dobrze mów. Tu mnie pan trochę zaskoczył, dlatego że ja też uważam, że to jest bardzo mądry człowiek. No nawet. Mówię, no właśnie mówię, no znam. Ja panu powiem, ja na przykład dlatego pytam o to, czy w telewizji powinno być więcej ludzi głupich, dlatego że on na swoim blogu napisał, że w telewizji powinno się pokazać mądrych ludzi, między innymi. Ale skąd jest on? Jest ogromna nagonka na niego, że jest faszystą. Nie, nie, błędnie. Czyli jeżeli w telewizji będą pokazywali ludzi mądrych, to nie jest on faszystą. Nie. To jest bzdura. Tak, to naprawdę, no. Jest taka nagonka dla niego. No. Dobra, proszę pana, no nie będę panu przeszkadzał, zabieram czasu, pan tutaj idzie do pracy. Dziękuję bardzo za odwagę i za, moim zdaniem, mądrą wypowiedź. No, dzięki, nie ma.